Ten kolorowy pasek na niebie jest chyba bardzo daleko. Ej, to moja skorupa, a nie ławka, żebyś na niej siadała. Że co? Czy ktoś jest w środku? Tak, ja, Ślimak. A ty usiadłaś mi na domku. To ty nosisz swój cały domek na plecach? Niesamowite! Tak, ale nie zabieram pasażerów. Miło cię poznać. Nawzajem. Pa, nazywam się Maja. Panno Klementyno, Maja zniknęła. Co? No nie, utrapienie z tą małą. Maju! Maju! Zaczekajcie tutaj, polecę po nią. Maju! Podleć tutaj, mała pszczółko. Jestem Filip. Jak ci na imię? Jestem Maja. Pięknie grasz. Co to za kolorowy pasek tam wysoko? To jest tęcza. Jaka tęcza? Opowiem ci o niej historię. Zaczęło się od spotkania kropli deszczu i słońca. Maju, prosiłam, żebyś się tak nie oddalała. To niebezpieczne. Przepraszam, chciałam tylko zobaczyć tęczę. Cóż, możesz oglądać tęczę, ale w grupie. Wszystko robimy w grupie, tak jest bezpiecznie. Prędko, dołącz do nas. Nie martw się, Maju, na pewno niedługo się zobaczymy. Wtedy opowiem ci całą historię. Do widzenia, panie Filipie! Panno Klementyno? Tak, Maju? Na łące było tak pięknie. Szkoda, że nie mogłam tam zostać. Maju, wszystkie pszczoły muszą żyć we wspólnocie, w swoim roju. Na tym to polega. Aha, ja bym chciała spać w pięknym kwiatku. Albo nosić domek na plecach i mieszkać gdzie zechcę. Marzę, żeby zamieszkać na tej prześlicznej łące. Jesteś pszczołą, a pszczoły mieszkają i pracują w ulu. Śpi już, Maju. Powinnaś dobrze odpocząć. Dobranoc. Dobranoc, Maju. Maja? Tak? Poważnie chcesz zamieszkać na łące? Tak, to moje największe marzenie. Ale mnie byłoby przykro. Wolę, żebyś została w ulu ze mną. Dobranoc, Guciu.